W gospodarstwie w podprzemyskich Wapowcach wykryto ognisko ptasiej grypy. Drób z hodowli został już zutylizowany, a gospodarstwo zdezynfekowane. Za obszar zagrożony wciąż uważane są gminy Przemyśl, Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica i Orły w powiecie przemyskim oraz Rokietnica i Roźwienica w powiecie jarosławskim. Dziś w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy wojewody. Jest to piąte ognisko w Polsce, pierwsze na Podkarpaciu. Ważną informacją jest to, iż wirus grypy H5N8, który został zidentyfikowany u padłego ptactwa w miejscowości Wapowce, nie jest groźny dla człowieka i nie będzie wiązał się z zagrożeniem epidemiologicznym. Przyczyną zakażenia tego drobiu jest prawdopodobnie kontakt z ptakami dzikimi. Dlatego też podstawowym zaleceniem w chwili obecnej dla utrzymywania drobiu domowego jest zamknięcie drobiu, a przede wszystkim karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu. Takie komunikaty kierujemy do hodowców, takie zalecenia kieruje główny lekarz weterynarii.